Histogram. Co to, po co to i dlaczego w ogóle zaprząta sobie nim głowę? Cześć! Dziś zajmiemy się rozkładaniem histogramu na czynniki pierwsze. Ja do celów szkoleniowych skorzystam z Lightrooma i Photoshopa, jednak narzędzie to znajdziesz w niemal każdym programie, służącym zarówno do edycji zdjęć, jak i wideo. Mało tego, jeśli korzystasz z aparatu cyfrowego, jest duża szansa, że i w nim widok histogramu może być aktywowany. Zaznajomienie się z histogramem przyda się więc nie tylko edytorom czy osobom retuszującym, ale i fotografom i filmowcom. Histogram to super przydatne narzędzie, pozwalające w precyzyjny sposób graficznie odzwierciedlić zakres tonalny naszego zdjęcia. Chodzi o ekspozycję. Rzut oka na histogram pozwoli ci ocenić, czy zdjęcie nie jest przypadkiem zbyt ciemne i nie traci szczegółów w cieniach, i odwrotnie. Czy nie jest ono miejscami zbyt jasne, bo wtedy z kolei tracimy szczegóły w jasnych partiach i zdjęcie jest prześwietlone. Pokażę ci, jak poradzić sobie w obu tych przypadkach. No ale dość teorii, wskakujemy do programu i zajmiemy się praktyką. Witam w Lightroom Classic. Okno z histogramem znajdziemy w zakładce Develop. Przybliżmy się, by wszystko lepiej widzieć. Na pierwszy rzut oka ciężko tutaj cokolwiek zrozumieć, bo poza główną grafiką histogramu, Lightroom pokazuje nam od razu wykresy dla poszczególnych kanałów RGB i CMY. Miej na uwadze, że w Twoim programie graficznym może wyglądać to nieco inaczej. By troszkę rozjaśnić sytuację, w panelu Basic zmniejszmy nasycenie do minimum. Dzięki temu zabiegowi na histogramie widzimy tylko rozkład tonów na zdjęciu. I tak, skrajnie z lewej strony mamy czernie i najciemniejsze tony, w środkowej części znajdują się półtony, które następnie przechodzą światła z bielą na skrajnej prawej krawędzi. Rozpatrując rozkład pikseli w naszym przypadku, widzimy więc, że mamy tutaj minimalną ilość czarnych pikseli, powolne podbicie w cieniach, zdecydowana większość zdjęcia mieści się w tonach średnich, po czym obserwujemy znaczny spadek w jasnościach, a czystej bieli nie mamy tutaj w ogóle. W takim przypadku, gdzie większość pikseli oscyluje właśnie wokół środkowej części wykresu i delikatnie rozchodzi się w stronę cieni i jasności, mówimy o neutralnej ekspozycji zdjęcia. Popatrz teraz, jak będzie się zmieniał wykres wraz ze zmianą ekspozycji. Jeżeli będę obniżał wartość ekspozycji, wszystkie piksele przesuwają się w lewo w kierunku cieni. Taki wygląd histogramu świadczy o tym, że na zdjęciu zdecydowanie przeważają ciemne tony i zdjęcie jest niedoświetlone. Możesz to stwierdzić nawet nie patrząc na samą fotografię. Ciekawą opcją w Lightroomie jest sygnalizacja utraty szczegółów w miejscach, gdzie na zdjęciu pojawiły się całkowita czerń lub czysta biel. W tych fragmentach nie mamy żadnych informacji poza pełnym kolorem. Zobacz. Spójrz na te dwa trójkąty w górnych narożnikach okna histogramu. W tym momencie mamy je nieaktywne. By je włączyć, wystarczy po prostu na nie kliknąć. Trójkąt z lewej strony symbolizuje utratę detali w ciemnych partiach, a trójkąt z prawej oczywiście dotyczy partii jasnych. Anglojęzyczna nazwa utraty detali nosi nazwę clipping, więc dla uproszczenia, jeśli chcemy szukać polskiego odpowiednika, powiedzmy, że będzie to przycinanie, jak przycinanie pikseli. Gdy indykator jest aktywny, pojawia się dookoła niego jaśniejsza ramka. Do szybkiego włączania i wyłączania tychże indykatorów możesz użyć klawisza J. Miejsca, w których pojawia się kompletna czerń, symbolizowane są na zdjęciu niebieskim kolorem, a przepalenia kolorem czerwonym. Gdy obniżam ekspozycję, ilość niebieskich plam na zdjęciu sukcesywnie wzrasta, co oznacza, że w tych miejscach piksele są całkowicie czarne. Zobaczmy teraz, jak to wygląda przy zmianie ekspozycji w drugą stronę. Jak mogłeś się spodziewać, zdjęcie robi się turbo jasne, a cały wykres przesuwa się w prawo. Na pewnym etapie zaczniemy widzieć czerwone przebarwienia, świadczące o utracie szczegółów i całkowitym prześwietleniu tychże miejsc. Więc reasumując, tak wygląda histogram zdjęcia niedoświetlonego, tak zdjęcia prześwietlonego, a tak zdjęcia o poprawnej ekspozycji. Miej na uwadze, że niedoświetlone zdjęcie jest zwykle, powtarzam zwykle, łatwiejsze do poprawienia niż zdjęcie prześwietlone. Pamiętaj też, że nie musisz na siłę starać się naprawić wszystkich miejsc, gdzie histogram informuje o utracie szczegółów. Gdy na zdjęciu znajduje się na przykład słońce lub inne mocne źródło światła, bardzo często będzie ono przepalone, mimo ogólnie dobrze dobranej ekspozycji. Niewielkie miejscowe niedoświetlenie lub prześwietlenie to nic, czym powinieneś łamać sobie głowę. Często też wywołuje się celowo jako zabieg artystyczny. I już wracamy do programu, jeszcze tylko szybkie przypomnienie. W opisie pod filmem zostawiam ci linki do moich kont w innych mediach społecznościowych. Sprawdź koniecznie i zajrzyj do naszej grupy na Facebooku. Zapraszam, a tymczasem wracamy do nauki. No dobrze, ale do czego nam ten histogram będzie potrzebny w praktyce? Ano choćby do tego, że na jego podstawie możemy przywrócić szczegóły w tych partiach zdjęcia, które naprawdę tego wymagają, jak również możemy wyrównać ekspozycję. Histogram nie kłamie. Nawet jeśli na oko zdjęcie wygląda ok, z pomocą histogramu możemy to dokładnie sprawdzić. Pomyłki w ekspozycji mogą wynikać z różnych powodów. Zła kalibracja monitora, oświetlenie w pokoju czy na przykład słońce padające bezpośrednio na wyświetlacz aparatu często przekłamują realny obraz. Histogram powie nam, co jest nie tak i gdzie powinniśmy dokonać ewentualnych poprawek.
A do dokonywania owych poprawek i wyrównywania tonów na zdjęciu, poza suwakiem ekspozycji, w panelu podstawowym mamy jeszcze kilka innych narzędzi. Przyjrzyjmy się bliżej tym czterem suwakom. Do celów demonstracyjnych posłużymy się kolejnym zdjęciem. Aktywujemy sygnalizację przycinania. Przypominam, klawisz J. Może zauważyłeś, że jeden z trójkątów zmienił kolor z szarego na różowy. To symbolizuje nam, że przycinanie zachodzi dla konkretnego koloru. W tym przypadku dla magenty. Jeden rzut oka na histogram pozwala nam ocenić, że w tym momencie mamy zdecydowaną przewagę ciemnych i jasnych pikseli, podczas gdy tony średnie gdzieś się zapodziały. Obniżmy na chwilę nasycenie, by stało się to bardziej klarowne. A teraz zobacz, jak możemy to naprawić. Najpierw highlights, czyli jasności. Zjeżdżamy mocno w lewo. Sygnalizacja prześwietlenia znika, a na niebie pojawią się nowe szczegóły. I tutaj fajna porada. Przesuwając suwak, przytrzymaj dodatkowo klawisz Alt Option. Ten zabieg pozwoli Ci zobaczyć jeszcze lepiej miejsca, w których zachodzi przycinanie. Dodatkowo sygnalizacja przedstawiona nam jest w kolorze, dla którego zachodzi ewentualna utrata detali. Dobra, teraz cienie. Te z kolei możemy śmiało podnieść, by je rozjaśnić i pokazać więcej zawartych w nich informacji. Niech będzie plus 70. Jedziemy dalej. Whites, czyli białe. Przesuńmy w jedną i w drugą i zobaczmy, co możemy z nimi zrobić. Uważam, że w tym przypadku mogą zostać na zero. I na koniec czernie. Myślę, że dla dodania kontrastu lekkie obniżenie da dobre rezultaty. A tak na marginesie, zmiany, które właśnie widziałeś, możesz dokonywać również bezpośrednio w oknie histogramu. Wystarczy, że klikniesz w miejscu odpowiedzialnym za dany poziom jasności i przesuniesz w lewo lub w prawo, ustawiając nowe parametry. Być może tak będzie Ci łatwiej. Dobra, wciskamy klawisz backslash i sprawdzamy efekt przed i po. Świetnie! Do pełni szczęścia moglibyśmy jeszcze nieco podnieść ogólną ekspozycję i może delikatnie podbić kontrast. Gotowe! Gdybyś chciał super precyzyjnie targetować poszczególne partie zdjęcia, najlepszym rozwiązaniem w Lightroomie będzie posłużenie się maskami. Dzięki nim możemy oddzielnie korygować niebo, oddzielnie wodę, góry, trawę itd. Zagadnienie masek to jednak temat na oddzielny poradnik, ale bez obaw. Znajdziesz go na moim kanale. Wracamy do histogramu. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Tutaj pokażę Ci kolejną ciekawą opcję. Wyrzućmy na chwilę kolory, by lepiej widzieć efekt naszej pracy. Co pokazuje histogram? Duży pik pikseli w najciemniejszych partiach. To oczywiście miasto na dole. Później widzimy drastyczny spadek w środkowej sekcji, po którym następuje zauważalny wzrost w części jasności i bieli. To rzecz jasna nasze niebo. Teraz, zanim ponownie zaczniemy bawić się suwakami, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na przycisk opisany jako auto. Po jego wybraniu program sam przeanalizuje zdjęcie i postara się tak dobrać poszczególne parametry, by ogólna ekspozycja była poprawna. Klikamy. Jak widzisz, piksele na histogramie rozłożyły się bardziej równomiernie i nasze zdjęcie wygląda znacznie lepiej. Wykonajmy ten sam zabieg dla kolorowej wersji zdjęcia. Przywracamy nasycenie i ponownie wciskamy przycisk auto. Tak było przed, a tak jest teraz. Musisz przyznać, że całkiem nieźle. Oczywiście skorzystanie z przycisku auto to wcale nie musi być koniec pracy nad ekspozycją. Wszystkie suwaki w dalszym ciągu masz do swojej dyspozycji, więc nie wahaj się z nich skorzystać, jeśli sztuczna inteligencja programu nie wykonała zadania tak, jakbyś sobie tego życzył. Opcję auto możesz potraktować jako punkt startowy do dalszych prac. Za chwilę zademonstruję Ci jeszcze, jaka korelacja zachodzi pomiędzy histogramem a poziomem kontrastu zdjęcia, a na koniec sprawdzimy bardzo szybko, jak kwestia histogramu wygląda w Photoshopie. Wracamy do zdjęcia z owieczkami i ponownie zrzucamy saturację do minimum. Spójrz, jak będzie zmieniał się wykres histogramu wraz ze zmianą kontrastu. Gdy zmniejszam kontrast, zakres rozrzutu pikseli staje się coraz mniejszy i zaczynają one kumulować się w środkowej części. No i to było logiczne. Pamiętajmy, że kontrast to nic innego jak różnica pomiędzy ciemnymi a jasnymi pikselami. Jeżeli więc na histogramie widzimy, że z lewej i z prawej strony mamy bardzo małą ilość pikseli, wiemy, że nasze zdjęcie charakteryzuje się małym kontrastem. Okej, to jedziemy z suwakiem kontrastu w drugą stronę. Jak było do przewidzenia, góra, którą widzieliśmy na środku, stopniowo topnieje, a piksele zaczynają rozpływać się w obu kierunkach. W tym momencie mamy sporą dawkę pikseli zarówno w najjaśniejszych, jak i w najciemniejszych partiach. A co za tym idzie, nasze zdjęcie charakteryzowało się będzie bardzo wysokim poziomem kontrastu. Teraz zróbmy to samo z włączonym kolorem. Różnica jest jeszcze bardziej widoczna. Obniżenie kontrastu skutkuje efektem wypranego zdjęcia, a podwyższenie sprawia, że wszystko staje się bardzo ostre. No dobra, to na koniec zobacz jeszcze, jak sprawa z histogramem wygląda w programie Photoshop. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Edytuj w Photoshopie. No a tutaj, mimo że nie widać tego na pierwszy rzut oka, histogram odnajdziemy w kilku miejscach. Pierwsza i najbardziej oczywista opcja to udanie się do menu Okno i voilà, mamy go tutaj. W opcjach u góry możemy wybrać rodzaj prezentowanych pikseli. Standardowo w celu kontroli i edycji ekspozycji będziemy korzystali z trybu jasność. Poza nim mamy również możliwość wyboru barw RGB łącznie, jak i każdego z kanałów z osobna.
tym menu możesz ustawić dodatkowe opcje widoku. Super! Zostawmy to okno otwarte i dodajmy do naszej kompozycji warstwę z krzywymi. Widzisz, co mamy w tle? Dokładnie tak. Stary, dobry histogram. Jest nieco wyższy, ale to ten sam histogram. Podnieśmy krzywą w miejscu odpowiedzialnym za jasności i opuśćmy ją nieco dla cieni. To klasyczny sposób na podniesienie kontrastu, czego odzwierciedlenie widzimy od razu na oknie histogramu. No dobrze, zresetujmy krzywą i dodajmy jeszcze jedną warstwę. Tym razem poziomy. Widzisz, jaka niespodzianka? Histogram wkradł się i tutaj. Obcinamy czarne, obcinamy białe i oczywiście po takim zabiegu zdjęcie traci sporo na kontraście, co nasz histogram bardzo dobrze pokazuje. No i jeśli chodzi o zabawę z histogramem, to by było na tyle. Wiesz już, jak go odczytywać i do czego może okazać się pomocny. A jeśli pomocny był ten film, jest spora szansa, że inne publikowane przeze mnie materiały też przypadną Ci do gustu. Sprawdź przykładową playlistę, która czeka na Ciebie w opisie. Rozważ również zasubskrybowanie mojego kanału. Do następnego, cześć!